Ebinka, znajduje się w centrum handlowym Eden, gdzie zaczęła się Twoja przygoda z Miss. Tak, to właśnie w tym miejscu zaczęła się moja cała przygoda z konkursami piękności. Powiedz mi, opłacało się wystartować w Miss Ziemiecko-Żereckiej, DFP? Tak, oczywiście. Był to mój pierwszy krok w kierunku modelingu, konkursach piękności. Uwierzyłam w siebie i postanowiłam brać udział w innych konkursach. Powiedz mi, ostatnio właśnie zostałaś ścisłą finalistką Queen of Poland, tak? Tak, finał odbył się w Turcji, dokładnie w Marmaris, z 12 października 2013 roku. Jak wspominasz ten pobyt, tam udział na zgrupowaniu? Cały pobyt w Turcji jest to po prostu moja największa przygoda życia. Po raz pierwszy leciałam samolotem, pierwszy raz byłam tak daleko za granicą. No póki co są to moje najszczęśliwsze dni, jakie przeżyłam. Warto brać udział w takich konkursach. Można przez ten sposób nawiązać wiele licznych kontaktów w świecie konkursów piękności, w świecie modelingu. Dziewczyna może uwierzyć w siebie, pokazać się swoje piękno, zarówno swoją inteligencję, gdyż również na scenie zadawane są często pytania. Można również prezentować swoje talenty, pokazać się również od strony tej artystycznej. Tak naprawdę od takich regionalnych konkursów to się wszystko zaczyna. Wszystko jest to ułożone tak hierarchicznie. Najpierw trzeba w takim konkursie zaistnieć, później coraz wyżej można się pokazać. Na dziewczyny czeka bardzo dużo atrakcji, mnóstwo wycieczek. Wspaniali ludzie, różnego rodzaju kontakty otwierają się przed młodymi dziewczynami w świecie modelingu, w świecie właśnie konkursów piękności. No właśnie, wspomniałaś o kontaktach. Czy udało Ci się jakieś nawiązać nowe kontakty, jak ktoś mówi w branży, dzięki udziału w tych konkursach? Sam udział w Queen of Poland jakby pozwala dziewczynom, wszystkim uczestniczkom stać się modelką Maxima Models, czyli głównego organizatora tego konkursu. Również zainteresowała się mną agencja Fuku Models, wrocławska agencja modelek. Powiedz mi, Queen of Poland konkurs, to nie było jedyne Twoje zwycięstwo i nie był to Twój jedyny, że tak powiem, udział, gdzie zdobyłaś jakiś tytuł? Nie był to mój jedyny tytuł. Wszystko zaczęło się od tytułu właśnie Miss Ziemi Zgorzeleckiej w tym roku, w kwietniu. Również w kwietniu dostałam drugą wicę Photo Models. Finał odbył się we Wrocławiu. Pod koniec maja był finał dolnośląski Queen of Poland. Wtedy dostałam szarfę Miss Photo. Na wakacje wzięłam udział w konkursie Miss Lata Legnicy. Był to konkurs na skalę dolnośląską. I zdobyłam wtedy pierwszą wicę. Ostatnio we wrześniu, dokładnie 14 września, zdobyłam również Miss Club klubu Fantasy Parku w Plazie. No i będę reprezentowała ten klub na polskim, ogólnopolskim konkursie Miss Club w Egipcie w kwietniu. W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Piękna co miesiąc jest wybierana Miss Miesiąca Ziemi Zgorzeleckiej, gdzie to się odbywa na naszym fanpage'u. Powiedz, warto, żeby dziewczyny się zgłaszały do tego typu właśnie konkursu? Że udział w Miss Miesiąca w ramach Miss Ziemi Zgorzeleckiej jest to bardzo dobry pomysł dla młodych dziewcząt. Mogą one w ten sposób, w łatwy sposób przejść od razu do top 20 Miss Ziemi Zgorzeleckiej. W ten sposób można sprawdzić, jak publiczność, jak otoczenie z danego regionu reaguje na dane kandydatki. Po prostu sprawdzić też siebie, jak są odbierane przez użytkowników właśnie Facebooka, czy przez znajomych. Co byś powiedziała dziewczynom, które się jeszcze zastanawiają? Że nie ma co się zastanawiać, trzeba po prostu próbować. Trzeba wierzyć w siebie, trzeba pokazać siłę urody. Ty też pierwszy raz startowałaś ogólnie. Tak, zawsze uważałam, że konkursy piękności to nie moja bajka. Teraz może to dziwnie brzmi, ale naprawdę spodobały mi się te konkursy. Może nie przez samą galę, czy nagrody, czy tytuły, czy właśnie koronę, ale przede wszystkim przez ludzi, których spotykamy. Będąc w Turcji, zaprzyjaźniłam się z dwiema moimi koleżankami z pokoju i uważam, że tych ludzi, których poznajemy podczas zgrupowań, są to naprawdę bardzo wartościowi ludzie i często te przyjaźnie trwają latami. Czyli co, do zobaczenia z dziewczynami, które się zgłoszą na Miss Ziemi Zgorzeleckiej DFP 2014. Tak, mam nadzieję, że będę miała możliwość poznania osobiście wszystkie uczestniczki.
ziemi zgorzeleckiej. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję bardzo.